Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Dziś jak zwykle jestem sam i jeżdżę sobie i słucham sobie muzyki i sobie zatrzymuję się w takich właśnie miejscach ciekawych. Popatrzeć sobie na góry, na wodę, ale góry dzisiaj fajnie widać śnieg na tych górach. To wy chyba nie będziecie widzieć. Może. Fajnie ciepło się zrobiło. Można latać. Można palić gumy. Palić gumy, pany. Uhuhu. Ale zimnawa trochę. Trochę bym chyba nie chciał się wykąpać. Moplikiem nad wodę, nad jezioro sobie przyjechać. Zobaczyć, hu, 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 ale zimna woda i z powrotem. Sezon się jeszcze nie zaczął. Jeszcze nie kasują biletów. Muszę sobie wjeżdżać za darmo. Bo jak się zacznie sezon, w ogóle nie wiem, czy się w ogóle zacznie sezon, bo jak ta pandemia, czy co to jest, to może w ogóle sezonu nie będzie i będzie można sobie za darmo przyjeżdżać na jezioro bez płacenia. Możliwe, że tak będzie. Tak na razie jest. I spoko, wszystko za darmo. Można się bawić. Nie ma z kim się bawić. Tak moplikiem przyjechać sobie na jezioro, na plażę, popatrzeć. Takie trzeba. Gdzie on tam wjechał po piachu? Dobry, dobry. I to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy coś dzisiaj ciekawego będzie. I jak nie będzie, to by było na tyle. No to trzymajka się. Do zobaczyska. Hej! Tutaj, pany, jest taki parking fajny, że można sobie tutaj stanąć. O, tutaj można sobie stanąć i popatrzeć na góry. A gdzie to tutaj takie fajne miejsce jest? A to miejsce jest tutaj na ulicy Bukszpanowej. Takie miejsce czadowe. I wjechaliśmy na szlak Echendorfa. Góreczki. O, tam gdzie teraz jadę, to najlepiej by było wjechać tędyk. O, i tam jedziemy na altanę Echendorfa. I to jest taki podjazd, ale to ja tam jeszcze nie wjechałem, nawet krosem. To trzeba dobrze jeździć, żeby tam wjechać. Chyba nie ma nikogo. Więc jadę na obkoło. Byłem tu raz w zimie. O!
A co ty tu robisz? Cześć. Siemo. Cześć. No, a wy co, czekaj, bo ja właśnie wjeżdżałem na górę. O, o. Zahaczyłem czymś. Ja sobie pojeździłem, nowy migromy. Musiałem dzwonić na miałponię. Jeszcze raz jeździmy, nie? A i za tydzień z maszynem jadę coś. Tak. No tam, no na busaj. Ty już nie da rady wjechać, co nie? Widziałeś jaką tam, jaka tam dziura jest? Spoko. Tu też fajnie góry widać. Co robisz? Kopiesz się w piachu? Spadłeś? A tu masz nowy nabytek, ile to mówisz? 425? 26, to? 426, ale taka pojemność jest? No. I co, i zawory trzeba zobaczyć, no, zawory trzeba, bo coś słabo pali. A czemu tak ci tutaj żyga?
Ja to olejem tu mam, wiesz? Aha, bo taki smar. No, no, no. To moje samo. A twoja jak chodzi? Spoko? Tak. Nic się nie psuje. Nic się nie psuje, jeździ. No i bajer. Ale jest trasa taka, wiesz? No ja wiem. Chyba czysto. Ale targa. Ty dalej mu po wybierzku był? To na razie. Jedziecie na jezioro? Ja trzeba wciąć pierwszy, jadę za tobą. Na razie, cześć. Cześć.